Nazywam się Katarzyna, od 20 lat mieszkam w Katowicach. Na co dzień prowadzę firmę. Białoruski Młodzieżowy Hub powstał w 2020 roku jako taka organizacja wspierająca Białorusinów, młodzież białoruską, która była zmuszona do ucieczki z Białorusi od reżimu Łukaszenki. To był impuls serca z tego względu, że sama mam czwórkę dzieci i nie wyobrażam sobie, żeby nie pomóc mamom z dziećmi. W pierwsze godziny od początku wojny zorganizowaliśmy Zooma ze wszystkimi organizacjami białoruskimi w Polsce. To ponad 20 organizacji w całej Polsce i zdecydowaliśmy, że będziemy pomagali, wspierali uchodźców z Ukrainy, bo prawie 2 lata przed tym już zaczęliśmy działać na rzecz uchodźców z Białorusi i po prostu to nie była jakaś nowa rzecz, po prostu poszerzyliśmy nasze prace, naszą działalność i zaczęliśmy nie od zera, a już na takim dobrym poziomie. Pierwszą informację otrzymałam od osoby, która pracowała w Straży Granicznej. Dostałam kontakt do wolontariusza, który pomagał uchodźcom na przejściu granicznym w Korczowej. I tak przez wolontariuszkę trafiła do nas pierwsza rodzina. A później te źródła były różne i z punktu recepcyjnego w Katowicach, również od wolontariuszy, jak od znajomych z Ukrainy, których rodziny szukały lokalizacji, żeby się móc zatrzymać, jak również przez strony na Facebooku oferujące pomoc dla uchodźców. Przez nasze sieci społecznościowe, właśnie Białoruskiego Młodzieżowego Hubu, też naszych partnerów, w tym kto był w Ukrainie i potem wyjechał z Ukrainy, to Free Belarus Center, to taka organizacja, która wspierała uchodźców z Białorusi w Ukrainie. Oni przez swoje kontakty zaczęli zbierać informacje o tych osobach, kto właśnie potrzebował pomocy. Była stworzona taka strona byhub.org, gdzie po pierwsze można było się zgłosić o pomoc i też można było się zgłosić o z proponą pomocy, to znaczy z propozycją pomocy od tych, kto mógł udostępnić swoje mieszkanie lub transport lub jakieś rzeczy. I w pierwsze dni wojny zebraliśmy ponad 1000 takich zgłoszeń, jak z jednej strony, tak i z drugiej. W pierwsze dni wojny ludzie po prostu nie wiedzieli, co im robić. Zwracali się do nas i prosili, żeby my im pomogli, a nawet nie wiedzieli, o jaką pomoc proszą. Czy jechać dalej gdzieś na zachód, czy pozostać w Polsce, czy w Warszawie, czy w jakimś innym miejscu. Oczywiście zaproponowali im pomoc psychologiczną, pomoc prawną, pomoc taką po prostu trochę porozmawiać, żeby taki pierwszy stres, pierwsze jakieś takie wrażenie od początku wojny było tak zdjęte. No i po prostu pomagaliśmy tym ludziom tutaj zbieraliśmy tych ludzi i po prostu gadaliśmy. To jest też bardzo taki ważny element, bo im brakowało jakiejś takiej komunikacji, bo ktoś pozostał w Ukrainie, pozostał po tej stronie granicy, ktoś godzinami czekał w kolejkach na granicy i to też była taka bardzo trudna sytuacja psychologiczna. Nasza codzienność po okresie 80 dni jest już taką prawdziwą codziennością, ponieważ większość z dziewczyn znalazła zajęcie. Niektóre chodzą do pracy, niektóre chodzą na kursy. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jeżeli przybywa do nas tyle rodzin,
Każdy ma swoje przyzwyczajenia, każdy ma swój sposób życia codziennego. To, żeby ułatwić i zmniejszyć ilość małych konfliktów, stworzyliśmy regulamin domu, który pomógł usystematyzować i tą codzienność. Więc jest taki regulamin, na który dziewczyny zostają w pierwszy dzień, żeby się móc z nim zapoznać. I dotyczy on zabaw w ogrodzie, ciszy nocnej, harmonogramu sprzątań części wspólnych w domu i nie ma przez to żadnych problemów. Wszystkim mamom na samym początku ich pobytu w Polsce pomagamy dopełnić wszystkich formalności związanych z pobytem oraz pomocą, którą oferuje państwo, ale dodatkowo za każdym razem dowiadujemy się, czym się mamy zajmowały na Ukrainie, tak żeby pomóc jak najbardziej dostosować pracę do ich zdolności. I tak na przykład mamy dwie osoby, które na Ukrainie zajmowały się ogrodami. Dlatego też pomogliśmy dziewczynom w zakupie sprzętu ogrodniczego i dzięki temu teraz mają dużo pracy w ogrodach. Mamy również mamy fryzjerkę, gdzie w jednym z budynków otworzyliśmy taki społeczny zakład fryzjerski, gdzie dużo osób z Ukrainy odwiedza naszą mamę i korzysta z jej usług. Kultura białoruska, ukraińska i polska oczywiście się różnią, ale są bardzo, bardzo dużo różnych powiązań pomiędzy nimi. Na przykład Juliusz Słowacki jest bardzo takim dobrym mostem pomiędzy Ukrainą a Polską. Adam Mickiewicz jest dobrym mostem pomiędzy kulturą polską a białoruską i po prostu szukamy takich mostów, a nie murów. I to jest bardzo takim ważnym dla nas wyzwaniem, aby gdzieś połączyć i kulturą ukraińską, i białoruską, i polską w jakieś takie nowe utwory, nowe jakieś wydarzenia dla osób z Ukrainy, z Białorusi i oczywiście dla Polaków, warszawiaków. Od rozpoczęcia wojny i przyjęciu już mam z Ukrainy postanowiliśmy założyć stowarzyszenie o nazwie Simba, w rozwinięciu Special International Mom and Baby Association, tylko po to, żeby zapewnić naszym rodzinom pomoc, którą potrzebują, oraz zbierać środki nie tylko dla naszych mam, ale również organizować zbiórki darów dla Ukrainy oraz dla Armii Ukraińskiej. Oferujemy naszym mamom pomoc również w zakresie pomocy psychologicznej i psychologów dziecięcych, ale również w pomocy prawnej. I tutaj bardzo mi pomaga moja bratowa, która z pochodzenia jest Ukrainką, z wykształcenia jest prawnikiem. I w sytuacjach, które na przykład mamy, mają dzieci swoich sióstr, pomagaliśmy zorganizować wszystkie dokumenty do złożenia w sądzie rodzinnym, tak żeby móc legalnie i bezpiecznie przebywać na terytorium kraju. Bardzo warto rozmawiać o migracji, ale jeszcze oczywiście trzeba uczestniczyć w różnych wydarzeniach interkulturalnych, międzynarodowych, aby też rozumieć tych ludzi, kto przyjeżdża do twojego kraju i do których krajów ty sam możesz kiedyś pojechać, i żeby nie czuć się obcym w tych państwach. I po prostu to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć tych ludzi, dzisiaj pomóc, a jutro ta osoba po prostu może pomóc tobie. I to taka pomoc i solidarność jest na dzień dzisiejszy bardzo ważna jak dla Ukrainy, tak i dla Białorusi, i uważam, że jest ważna i dla Polski, i dla Polaków.
Zdecydowanie warto rozmawiać o migracjach. Zdecydowanie warto być otwartym na migrację i na osoby, które migrują.